czwarty rozdział. Od ósmego wersetu. Mamy narodziny Kościoła, narodziny cerkwi, mamy pierwsze sukcesy ewangelizacyjne. Już Kościół liczy no, pięć, a może i wielokrotność, bo nie wiemy, czy to mężczyźni są liczeni tylko, czy kobiety. No, w każdym razie są już tysiące wierzących w Jerozolimie. No i jest kontrakcja rządów, kontrakcja władzy religijno-państwowej i ich wtrącają do więzienia. Pytanie jest, jaką mocą to czynicie lub w czyim imieniu? Widzicie siódmy werset. Jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? Nie? Że oni mają różne ludzkie powiązania, ale nie rozumieją działania Boga. I apostoł Piotr staje i mówi. Od ósmego wersetu. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia innego pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. A widząc odwagę Piotra i Jana i widząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. W tym momencie przerwiemy, bo zobaczcie, mowa Piotra do władzy, bo to nie jest kazanie ewangelizacyjne do ludu. Tu mamy wszystkich tych przedstawicieli władzy, zarówno resorty siłowe są obecne, straż świątynna, jak też elita taka, powiedzmy, intelektualna, jak też i urzędnicy rządzący, czyli arcykapłani i ta struktura, nie? Czyli mamy całą elitę. Zobaczcie, jak długo do nich przemawiał Piotr. Ile, widzicie, ile wersetów to jest? No od 9... Cztery wersety. No porównajcie te mowy wcześniejsze. Mamy tę pierwszą mowę z drugiego i później z trzeciego rozdziału. No wszystkie liczą tam około, no tam powiedzmy prawie 20 wersetów, nie? Może nawet więcej. Czyli pierwsza różnica to jest długość mowy. Zobaczcie, tu jest tylko, no ile to jest minut? 2 minuty, jak na Twitterze, nie? Te cztery wersety. A jakby i szybciej przeczytał, to może by się w minutę zmieścił. Dlaczego? Dlaczego tak krótko mówi do władzy, a tak długo, stosunkowo, dużo dłużej mówił do ludu. Jak myślicie? No bo władza miała dość dobre informacje o Jezusie. On nie musiał im świadczyć o tym, czego Jezus dokonał, kim był, no bo oni, czy może czego dokonał, no bo oni doskonale o tym wiedzieli. Tak, że po pierwsze oni byli lepiej poinformowani od nich, jak to się mówi. Co jeszcze? Jakie jeszcze byście znaleźli powody? Dlaczego ta mowa jest krótka? Może on wie, że to dziady są i nie ma co tam ich co przekonywać, a ludziom, na ludzi liczy zwykłych. Tak, to jest rzeczywiście podstawowa różnica kontekstu. Do kogo on mówi? To, co Tymek zwrócił uwagę, że tam mówi do ludzi, którzy są zaciekawieni, którzy są poruszeni do głębi, którzy szukają, którzy boją się Boga. A tu mówi do kogo? Do dziadów. Do wrogów Boga. To Jezus ich powiedział, że to są ci, którzy pomyśleli, zabijemy syna, a będzie nasze. A będzie nasze. To on do takich dziadów mówi. Nie?
wie, że oni stosują metody niegodziwe. Dlaczego? Zobaczcie w pierwszym wersecie. Jesteśmy tu aresztowani i przesłuchiwani za co? Za dobrodziejstwo. Za dobrodziejstwo. Czyli myśmy uczynili dobrze. Myśmy dali dobro temu narodowi. A gdzie jesteśmy? W więzieniu i w sądzie przesłuchiwani. To wy jesteście źli, nie my. Tutaj jak gdyby pokazuje. My uczyniliśmy dobro, a wy jesteście narzędziami zła. Stąd nie ma tu sytuacji, gdzie że ci ludzie pytają, szukają, są otwarci i tak dalej. To są dziady, złaki. Ale mimo wszystko, choć mówi do nich krótko i ostro, wy jesteście tymi budowniczymi, którzy odrzucili Boży kamień, Bożego Mesjasza. Nie? To wyście odrzucili. Mówi do nich ostro i bez ogródek. To jednak im głosi Ewangelię. I nie ma w nikim innym zbawienia. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie? Że wiemy, że nawet tym ludziom jasno powiedział Ewangelię. W następnym wersecie, bo ten werset to są słowa. Nie mamy filmu, no to mamy przynajmniej dość bogaty scenariusz. Widzimy, jak to zostało powiedziane. 13 werset. Jak powiedział tę krótką mowę do złaków, gdzie jasno ich oskarżył o sprzeniewierzenie się dobru, o sprzeniewierzenie się Bogu i pokazał im jedyną drogę wyjścia, zbawienia. Jak to zostało powiedziane? Z odwagą, odważnie. On się nie bał tej władzy, nie kłaniał się przed nią, nie drżał, nie miał takiej postawy na kolanach. On, choć wie, że jest zagrożenie, choć wie, że to są złaki, choć wie, że mają możliwości, to mówi odważnie. Nie? No i oni też poznali dwa fakty. Widzą, że to, że szczególnie apostoł Piotr, ten co mówi, to po sposobie mówienia pewnie, po ubiorze jakoś tam go, po manierach rozpoznał, że to jest człowiek prosty i nieuczony. Mówi odważnie o Jezusie, nie przeląkł się ich władzy, nie? Mówi jasno o sprawach moralnych, jest prosty i nieuczony, ale też przypomnieli sobie, aha, pamiętacie tę scenę z trzykrotnym zaparciem, nie? To wtedy no, Piotr się, że tak powiem, no, zapisał w pamięci tych ludzi. I, bo to on przede wszystkim tam był. I widzieli go wtedy, jak tchórzliwie się wypierał Jezusa, a widzą teraz tego samego człowieka, który odważnie stoi przed całą władzą żydowską i mówi, że nie ma w nikim innym zbawienia, a wy jesteście winni tego, żeście go zabili. Jakie wnioski dla nas z tego fragmentu? Ktoś ma myśli? No jeżeli robimy coś dobrego, ktoś nam mówi, zrobiłeś źle, to mamy z odwagą no, głosić, że nie bać się. O, tak. Jeśli robimy coś dobrego, mamy się nie bać, chociaż będą różne sankcje, konsekwencje i ataki. Mamy też informować władzę, co myślimy o nich, co myślimy o nich Bóg, jeżeli widzimy, co oni złego. Tak, że tu widać, że Kościół ma się nie kłaniać przed władzą państwową, że Kościół ma jasno stawać po stronie prawdy moralnej, czyli co jest dobre i co złe. Mówi, myśmy temu człowiekowi dobro wyświadczyli, nie zło. A wy reagujecie łamiąc procedury. I jasno mówiąc, że to Bóg jest królem. To od niego pochodzą normy. Nie od władzy państwowej. Nie? To w Ameryce to jest chrześcijanie i konserwatyści zawsze powtarzają. Prawa mamy od Boga, a nie od rządu. To nie konstytucja daje nam prawo, to Bóg daje nam prawo, a konstytucja jest tylko zapisaniem tego prawa.
W Polsce, na Ukrainie pewnie podobnie, ludzie myślą, że to rząd, władza daje prawo. Nie? Musimy to zmienić. To jest jedna z misji naszej telewizji, żeby nauczyć Polaków innej perspektywy. No nie chcą, szczególnie władza nie chce się uczyć, ale zobaczcie, że apostołowie wtedy też nie mieli lekko. Też byli przesłuchiwani, byli aresztowani i tak dalej. Co jeszcze? Jakie jeszcze zastosowania widzicie? Tak, podobnie jak Jan Chrzciciel pokazywał moralne nadużycia władzy. Nie? I że to jest misja Kościoła. Mówić o tym, co się dzieje źle w społeczności. Nie milczeć, tylko mówić. Wczoraj chwaliliśmy prezydenta Zełenskiego, że wyrzucił ministrów, którzy korupcję robili. Nie? Tu Kościół powinien właśnie to wspierać. Nie? Jeszcze jakieś telewizyjne zastosowania może macie? Jeszcze też mówił z odwagą i też tak, żeby wszystkim to było wiadomo i żeby wszyscy usłyszeli. Też widzisz taką właśnie przemianę jego, nie? Tak jak mówiłeś. Bo on też przecież pamiętał to, jak się zaparł i też pamiętał tych ludzi pewnie. A tutaj jakby całkiem inaczej się zachowuje. Więc też taka, wiadomo, wtedy nie miał ducha, teraz ma Ducha Świętego, ale też taka jakby nadzieja dla takich, dla nas na przykład, którzy powiedzmy się wstydzimy albo boimy czegoś, że z Duchem Świętym możemy, no. Damy radę. Amen, amen. To jest jeszcze solidarność, że ten człowiek, który on stał razem z nimi. Kiedy w takich sytuacjach woli się schować gdzieś tam. Czym dużo by woli się schować, że tam co miał być problemów, gdyby razem wystali. Ten człowiek pozbawiony. Też z nimi. Amen. No i zobaczcie, to pokazanie takie bardzo. Ten werset używa się często w ewangelizacji. Nie? Zobaczcie, chociaż kontekst jego jest sądowy, to jest rozprawa sądowa, to ten werset używa się bardzo często w ewangelizacji, że tylko w Jezusie jest zbawienie, tylko w historycznym Jezusie, w osobie Jezusa, nie gdzieś ogólnie Bóg, siła wyższa i tak dalej, tylko w konkretnej osobie Jezusa Chrystusa, imię oznacza osobę, jest zbawienie, tylko w Jezusie. Nie? Że mówi to w sposób taki nie bez cienia wątpliwości, że albo w te, albo we w te. Uwierzycie w Jezusa, jesteście zbawieni. Nie uwierzycie, nie jesteście. Nie ma gdzie indziej zbawienia, tylko w Jezusie Chrystusie. Że tu jest taki bardzo wyrazisty przekaz. To też dla nas w telewizji, nie, takie zastosowanie, żeby nasz przekaz był wyrazisty. Niekoniecznie musi być jakiś taki niegrzeczny, czy taki niewrażliwy na myślenie innych ludzi, czy ich uczucia, ale musi być wyrazisty. Musi być, nasz przekaz musi być wyrazisty i jasno skierować na Jezusa, nie? Że to tylko w Nim jest zbawienie. Oczywiście będziemy tam działać na poziomie moralnym, żeby tam podnosić poziom moralny ludzi, ale kiedy wchodzimy do tego pytania, dochodzimy do pytania o źródło, o sens, o zbawienie, no to jasno musi być ten przekaz pokazany, że poza Jezusem, no to nie ma zbawienia, nie ma ratunku. Okej, to co? Jeszcze ktoś ma myśl? Czy będziemy kończyć? Że ta Ewangelia ich dotyczy, że oni też widzą tą swoją grzeszność, nie? Że nie mogą jakby przejść obojętnie też. Tak, że czyny mają konsekwencje i powinniśmy jak gdyby
dbać o to, żeby zło zostało naprawione. Nie może być tak, że no, robiliście źle, a teraz jest wesoły oberek i idziemy dalej. Nie, że jeśli ktoś coś złego zrobił, to musi za to odpowiedzieć. I oni, apostołowie, tu już nie raz, bo wcześniej pamiętamy w tej mowie do Żydów jako do narodu, tej pierwszej, tam też było, wyście go ukrzyżowali, wyście go wydali w ręce Rzymian. Bo oni pamiętali, że zrobili coś złego i teraz coś z tym trzeba zrobić. Nie? To nie jest tak, że zapominamy, przebaczamy i nie ma sprawy. Nie? Że musi być też sprawiedliwość. Nie? W tym właśnie, że on im przypomina, to wyście zabili. To wyście zabili, to wy macie teraz, jak gdyby po waszej stronie jest grzech i wy musicie to naprawić, coś z tym zrobić. Nie? Że pamiętacie, to pierwsze kazanie to było, że wszyscy byli poruszeni i pytają, co mamy robić apostołów Piotra i innych. I on teraz, choć ma no, krótką mowę, wie, że mówi do złaków, wie, że też długo mu nie pozwolą mówić, bo zaraz mu tam przerwą i to widzimy w innych kontekstach, to jednak próbuje uruchomić w nich poczucie grzechu. Nie? Czy wzmocnić, bo wiemy, że to Duch Święty daje to poczucie grzechu, nie? Przekona o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, a tu pokazuje im, jesteście grzesznymi ludźmi. Przed Bogiem nie macie szans. Tylko w Jezusie macie szansę zbawienia. Tylko w Jezusie, jak wezwiecie Jezusa, możecie być zbawieni. Nie? Że to tak właśnie w tym kontekście, co mówisz, tego wyście go zabili, a on jest zbawicielem. Nie? No to wielu z tych ludzi może zacznie jednak myśleć. Zresztą później widzimy, tam kiedy jest ta mowa Gamaliela, no to zobaczcie, że oni wszyscy usłuchali tego. Może walczycie z Bogiem, mówi. To może się zatrzymajcie. No i się zatrzymali wtedy jeszcze, nie?